Po południu Karolina, wyzywająco ubrana i z mocnym makijażem, wchodzi do bloku, w którym mieszka WF-ista. Dziewczyna ma nadzieję, że sprowokowany jej strojem i zachowaniem nauczyciel w końcu zdecyduje się z nią przespać. Karolina? Ty? Mogę wejść? Co ty tu robisz? Skąd mój adres? Trener jest bardzo zaskoczony. Zauważył, że podoba się Karolinie i że nastolatka próbuje go poderwać, ale nie spodziewał się, że dziewczyna odważy się przyjść do niego do domu. Stało się coś? Chciałam porozmawiać o zdjęciu, które panu wysłałam. A przecież ci mówiłam, że mam zepsuty telefon, mam inny numer. Myślałam, że pokażę panu na żywo. Co mi pokaże na żywo? Siebie. Jak siebie? Nie rozumiem. Nie domyśla się pan? Karolina, jest późno i wydaje mi się, że powinnaś już iść do domu. Nie podobam się panu? Karolina, twoja mama na pewno się o ciebie martwi. Wiesz, że tu jesteś? Nie jestem już dzieckiem. Nie chce mnie pan pocałować? Karolina, uspokój się, dziewczyna. Dzwonię do twoich rodziców. Daj mi numer. Co ty robisz? Co ty robisz? Oddaj mi ten telefon. Nie. Nauczyciel nie spodziewał się, że Karolina zrobi mu z zaskoczenia zdjęcie. Nie zamierza jednak siłą zabierać jej telefonu. Wydaje mu się, że wystarczy ostra reprymenda i dziewczyna się uspokoi. Słucham? Więcej to się nie powtórzy. Tylko dlatego, że cię lubię i grasz u mnie w drużynie, przymknę na to oko, ale ostatni raz. Rozumiesz? Zabieraj swoje rzeczy i do widzenia. I skasuj to zdjęcie. Słyszysz? Jestem w szoku. Nastolatki mają mnóstwo dziwnych, głupich pomysłów, no ale żeby coś takiego... Wiem, że jej się podoba, no ale po prostu to już było przegięcie. Jeszcze raz się coś takiego powtórzy, a będzie miała poważne problemy. Jestem rozczarowana. Co to za facet, który nie chce się przespać z taką laską jak ja? Na szczęście mam zdjęcia, na których wszystko wygląda zupełnie inaczej. W tym samym czasie koleżanki Karoliny, korzystając z pięknego popołudnia, umówiły się pod szkołą. Chcą wypróbować nowe kosmetyki, które Sylwia dostała od siostry z Anglii. Nagle wszystkie nastolatki niemal równocześnie dostają wiadomość, że Karolina wrzuciła do sieci swoje zdjęcie ze spotkania z nauczycielem. Czekaj, ja też. Ja też? Wszystkie dostaliśmy w tym samym czasie, co? No nieźle. Ej, też to macie? Karolina z trenerem. Chyba ją powaliło. No nie wierzę. Wow, i jaki podpis, romantyczny wieczór z te. Czyli to prawda, co mówiła, ona teraz jest u niego. Nie ogarniam. Najgłupsza laska na świecie. Nie wiem, o co chodzi z tym zdjęciem, ale nie wierzę, że ona chodzi z trenerem. Poza tym, jak ona mogła to wrzucić do sieci? Jak to dotrze do nauczycieli, to będzie jakaś masakra. Następnego dnia Karolina przychodzi do szkoły. Nastolatka cieszy się, że zrobiła sobie zdjęcie z nauczycielem w jego domu. Zdjęcie, które wrzuciła na internetowy portal społecznościowy, od rana robi furorę wśród jej koleżanek. Masz mnóstwo lajków pod zdjęciem. Poszliście na całość? Mówiłam wam, że to zrobimy. I jak było? Cudownie. No i co? I wy teraz tak oficjalnie jesteście razem? Wiesz co, Tomek by totalnie chciał, no ale ja jeszcze nie wiem. Żartujesz? Przecież on jest zajebisty. Nie bądź głupia. No, zastanowię się. Karolina czuje się świetnie, opowiadając kłamstwa na temat swojego związku z nauczycielem. Tymczasem w szkolnej szatni pojawia się Sylwia. O, Sylwia, czy ty to widziałaś? Dobra, zostaw ją, zazdrość ją zżera. Wiesz co, daruj sobie. A jak inaczej można wytłumaczyć to, że moja przyjaciółka nie cieszy się moim szczęściem? Już się nie przyjaźni. Dobra, wypchaj się. Masz tu zasięg? Pokaż mi jeszcze raz to zdjęcie. Zobacz. Kolejne lajki. To będzie rekord. Udało się nawet lepiej niż myślałam. Wszystkie dziewczyny mi zazdroszczą. A Sylwia, jak nie chce być moją przyjaciółką, to proszę bardzo. Do niczego jej nie potrzebuję. Klasa trzecia A ma lekcję biologii z Barbarą Gruszką. Tematem lekcji są geny i dziedziczenie, ale nikt z uczniów nie słucha nauczycielki. Wszyscy żyją plotką o nocy spędzonej przez Karolinę z WF-istą. Żaden z nauczycieli jeszcze nie wie, że wśród uczniów krąży ich wspólne zdjęcie. Jeżeli któryś z chromosomów X ma alel recesywny, wtedy ujawnia się to u każdego mężczyzny. I tak jest w przypadku chorób takich jak daltonizm oraz hemofilia. Odwal się. Ej, o co chodzi z Karoliną? Słyszałam, że jest z panem Tomkiem od WF-u, ale to chyba jakaś ściema. Ale proszę o spokój. A co, wy jeszcze nie widziałyście? Czego? No zobacz. Ale jaja. Co się tam dzieje?
Dziewczynki, co was dzisiaj znowu wstąpiło? Pokaż. Miłość, proszę pani. Co pani robi? Nie może pani grzebać w telefonach uczniów. Nauczycielka widzi w telefonie zdjęcie, na którym Karolina przytula się do WF-isty. Jest zaskoczona i nie wie, co o tym myśleć. Osobników na tym wykresie ma recesywny gen daltonizmu. Tak? Ja mogę pokazać gen puszczalstwa. Ja proszę o spokój. Jestem w szoku. Na tym zdjęciu są Tomek i Karolina przytuleni do siebie. Ja nigdy bym nie podejrzewała, że Tomek może mieć romans z uczennicą. To na pewno jest jakiś fotomontaż. Nauczycielka biologii przyjaźni się z WF-istą. Podczas przerwy szuka Tomasza Dudziaka, żeby mu powiedzieć, że w internecie pojawiło się jego zdjęcie z Karoliną. Nie mieści jej się w głowie, że kolega z pracy spotykał się w domu z 15-letnią uczennicą. Dlatego ma nadzieję, że to tylko jakieś nieporozumienie. Tomek! O, cześć Basiu, co tam? Cześć, muszę ci coś pokazać. Między uczniami trzeciego krąży to zdjęcie twoje z uczennicą. Jakiś fotomontaż albo coś takiego, prawda? Jasna cholera. To jest w sieci? Tomek, nie chcesz mi chyba powiedzieć, że ciebie naprawdę coś z nią łączy. Tak, wczoraj hajtnęliśmy się w Vegas, wiesz? Zwariowałaś? No dobrze, ale to zdjęcie jest prawdziwe? Tomek, ja nic nie rozumiem. Nauczyciel jest w szoku. Wie, że przez nastolatkę może stracić pracę. Dlatego zamierza z nią poważnie porozmawiać. Tomek, zgłoś to dyrektorowi. Możesz mieć przez to kłopoty, Tomek! Karolina, idziesz ze mną. Ale teraz? Natychmiast. Do Karoliny nie dociera, że trener może być na nią wściekły. Cały czas wierzy, że w końcu uda jej się go uwieść. Jest przekonana, że żaden mężczyzna się jej nie oprze. Dziewczyno, czy ty upadłaś na głowę? Niech co to jest? Nie krzyczy. Powiedz mi, co to jest? Nie podoba się panu? Ładnie razem wyglądamy. Jaką cholerę wrzucałaś takie zdjęcia w internet? Jeszcze z takimi komentarzami. Po co ci to? Czy to moja wina, że ja się w panu zakochałam? Karolina, masz 15 lat. Jestem twoim nauczycielem, a ty jesteś tylko dzieckiem. Ubrałaś sobie, że co, że będziemy parą? Się pan nie boi, nie jestem już dziewicą. Uspokój się, dziewczyno. Ubieraj się natychmiast. I słuchaj, od dzisiaj koniec z treningami, jasne? Wylatujesz z drużyny, koniec takich gierek. A jutro o 8 rano chcę cię widzieć twoją matką. A teraz do widzenia. Jasne? I masz skasować wszystkie pierdoły na nasz temat. Z internetu. Do widzenia. Jestem w szoku. Wiedziałem, że ona jest postrzelona, ale żeby coś takiego... Dobrze, że nas nikt w kantorku nie nakrył, jak się rozbierała, bo wtedy to dopiero by były problemy. Nie chciałem jej robić żadnych kłopotów, dlatego nie zgłaszałem dyrektorowi, no ale teraz nie zostawię tak tego, na pewno. Co on sobie myśli? Że może na mnie krzyczeć, wyrzucać mnie z drużyny? Jeszcze tego pożałuję. WF-ista po rozmowie z Karoliną idzie do pokoju nauczycielskiego. Nie wie jeszcze, że jego zdjęcie z uczennicą dotarło już do innych nauczycieli. Mężczyzna nie zdaje sobie sprawy, że może mieć poważne problemy. To jest nie do pomyślenia. Tomek nie zrobił nic złego. To jest nieporozumienie. No mam nadzieję, ale to wygląda poważnie. Cześć. Tutaj... No, cześć. Cześć. No, cześć, cześć. Widzę, że już każdy widział to idiotyczne zdjęcie. Tomek, co to jest? Jakiś fotomontaż czy coś? No stary, no 15-latka wrzuca sobie zdjęcie w sieć i teraz co? Ja mam się z tego wam tłumaczyć. To zdjęcie jest prawdziwe? No tak, jest prawdziwe, no ale to nic nie znaczy, nie? A to ja dobrze rozumiem, ty sobie zapraszasz uczennicę do domu. No nie, no weź sobie spokój. Z nią zdjęcie i uważasz, że wszystko jest w porządku? Słuchaj, no ja wam to wytłumaczę. To nie jest tak, że ja ją zapraszam Tomek... do domu, ona sama do mnie przyszła. Tomek, idź z tym do dyrektora. Koniecznie. I spróbuj to wyjaśnić. Razem pójdziemy do dyrektora. Ja jestem wychowawczynią tej dziewczyny i to jest tak samo moja sprawa. Jestem zaskoczona zachowaniem Tomka. Po szkole krążą zdjęcia, na których obściskuje się z uczennicą, a on uważa, że wszystko jest w porządku. Jeżeli rzeczywiście coś między nimi było, to będzie musiał ponieść tego konsekwencje. Dyrektor szkoły Stanisław Chlebowski jest zaskoczony całą sytuacją. Ufa nauczycielowi, dlatego chce spokojnie usłyszeć, jak doszło do zrobienia zdjęcia. Dyrektorze, już mówiłem, nic. Nic, no co poradzę, że dziewczyna się we mnie zakochała i robi takie cyrki. Traktowałem ją jak każdą inną uczennicę. To chcesz powiedzieć, że ze wszystkimi robisz sobie takie zdjęcia? Daj spokój, przecież nie o to chodzi. Na początek chciałbym się dowiedzieć, jak to się w ogóle stało, że ona znalazła się u ciebie w domu? No przyszła, no po prostu przyszła do mnie. Dlaczego? Nie zapraszałem jej, po prostu sobie przyszła. Dlaczego ja nic o tym nie wiem? Jestem jej wychowawczynią i miałeś obowiązek zgłosić kłopot z uczennicą. Ale nie chciałem jej robić problemów. Nie chciałem, żeby miała problemy, rozumiesz? No to chyba żartujesz. Dobra, mówmy konkretnie. Do czego będzie wami doszło? No jak doszło? Do niczego nie doszło. No przecież tłumaczę cały czas. Spokój, przyszła Tomek. Do mnie, więc ją wywaliłem. Nie chciałem, żeby u mnie była. A ona nagle rzuca mi się na szyję, robi mi jakieś zdjęcia. Nie wiedziałem, że nawet robi te Dobra, zdjęcia. Dobra, nie krzycz. Usiądź, uspokój się.
Rozumiem, że to była jedyna tego typu sytuacja między wami. Nie. No to słucham. Chciałem to wyjaśnić dzisiaj, więc zaprosiłem ją do kantorka. Chciałem z nią o tym porozmawiać po prostu. A ona, nie wiem, zaczęła się nagle przed mną rozbierać. Jak to rozbierać? No normalnie, nie wiem, co jej strzeliło do łba. Zaczęła się rozbierać przede mną, więc ją wywaliłem, jeszcze usunąłem ją z drużyny. Dobra, posłuchaj. Łagodnie mówiąc, to było bardzo niestosowne. I trzeba było od razu przyjść tym do mnie. Wiem. WF-ista próbuje się tłumaczyć, ale widzi, że ma poważny problem, bo wszystko świadczy przeciwko niemu. Ma jeszcze nadzieję, że Karolina potwierdzi jego słowa i to zakończy sprawę. Jest problem. 15-letnia uczennica przychodzi do mieszkania nauczyciela, uwodzi go, rozbiera się przed nim. Muszę porozmawiać z tą dziewczyną i poznać jej wersję. Wychowawczyni prowadzi Karolinę do gabinetu dyrektora. Karolina jest niepełnoletnia, dlatego sprawa jest bardzo delikatna i dyrektor przede wszystkim musi się upewnić, że dziewczynie nie stała się żadna krzywda. Karolina, proszę usiąść. Chciałem z tobą porozmawiać, bo chyba już wszyscy widzieli to zdjęcie. Powiedz mi, kto je zrobił? Jak to się stało, że trafiło do sieci? Karolina, jestem tu, żeby ci pomóc, ale muszę wiedzieć, co się stało. Karolina, skąd wzięłaś się u pana Dudziaka w domu? Czy pan Dudziak cię do czegoś zmuszał? Jeżeli stało się coś złego, pomogę ci je, ale muszę znać prawdę. Pan Tomek do niczego mnie nie zmuszał. No to co się stało? My się kochamy. Słucham? Kochamy się, a wczoraj wieczorem poszliśmy razem do łóżka. A ja wiedziałam, że to jest skandal. Karolina, czy ty mówisz prawdę? Wiesz, jakie to będzie miało konsekwencje? To nie ma znaczenia. Ja i pan Tomek kochamy się. Jeżeli ta dziewczyna mówi prawdę, to nauczyciel przekroczył wszelkie normy. Sypianie z uczennicą, która ledwo co skończyła 15 lat, to jest karygodne i niedopuszczalne. Nie będę tolerował takich związków w mojej szkole. Ale się zaplątałam. Teraz to już musiałam okłamać dyrektora, nie było innej opcji. Ważne, że przynajmniej wszyscy myślą, że przespałam się z trenerem. Będzie mega przypał, no ale trudno. Przynajmniej będę gwiazdą.